Koale mogą trafić na listę zwierząt zagrożonych Australia. Koale ze wschodniego wybrzeża mogą trafić na listę zwierząt zagrożonych wyginięciem. Koale, które żyją na wschodnim wybrzeżu Australii, mogą zostać wpisane na listę zwierząt zagrożonych wyginięciem, ostrzegła w piątek australijska minister środowiska Susan Ley. Torbacze, które większość życia spędzają na eukaliptusach, już mają status gatunku narażonego, ponieważ ich liczba spada przez wylesianie, postępującą urbanizację oraz infekcje. Ponadto w pożarach lasów, które spustoszyły Australię na przełomie 2019 i 2020 rok, zginęło 30% populacji tych zwierząt. Naukowcy ostrzegają, że australijski ssak może całkowicie wyginąć w stanie Nowa Południowa Walia do 2050 rok. W związku z tym szefowa resortu środowiska wystąpić do Krajowego Komitetu Naukowego Gatunków Zagrożonych o oznaczenie tych zwierząt jako gatunku zagrożonego. Chcielibyśmy, żeby populacja koali się odrodziła i dlatego inwestujemy 24 milionów dolarów australijskich, 18 milionów dolarów, PAP, w odbudowę ich siedlisk, badania nad chorobami, mapowanie populacji oraz wsparcie weterynaryjne, powiedziała. Reuters podał, że aktywistów walczących o ochronę zwierząt żyjących na wolności cieszą te działania rządu, ale zarazem zauważają, że powinny były zostać podjęte wcześniej. Gdyby ustanowiono niezależną komisję w 2012 rok, kiedy koale ze wschodniego wybrzeża trafiły na listę gatunków narażonych, można by było uniknąć tego dnia. Nie zrobiliśmy tego jednak, tylko postępowaliśmy tak jak zawsze, powiedział starszy menedżer WWF Australia Stuart Blanch.